Wiesz co, ja to zawsze wierzę ludziom, wiesz, ja poza tym wiem, że natura ludzka jest bardzo skomplikowana i to, że ktoś szczególnie może... Szczególnie młodego mężczyzny. Szczególnie młodego mężczyzny w afekcie, tak? On, i w tych czasach w ogóle, które są agresywne. I w tym eksperymencie, którym uczestniczył, no bo nie mówimy znaczy, o normalnym... Bardzo dużo bodźców na raz. Bardzo dużo bodźców na raz i których on nie dźwignął, a tak jak mówiliśmy wcześniej, no od początku był impulsywny i od początku pokazywał, dawał znaki, że no nie, że może się w ten sposób zachować, ale że jest osobą, która będzie jakby w takim afekcie silnym reagować, więc wydaje mi się, że to jest szczere, że to jest moment, w którym on ochłonął, zobaczcie, on jest już zupełnie innym człowiekiem, on ma zupełnie inną twarz, a to jest ten sam człowiek cały czas. Ale zauważ, że internet nie, dzisiaj jest pełny tego języka, którego on użył, to znaczy on nie używa języka, który jest inny. Bardzo łatwo. Prawda? W internecie ciągle masz i tak dalej. Nie chcę tego mówić teraz, nie wiem, czy powiedziałem. Tak, na żywo. Powiedziałem na żywo, no ale nie do ciebie, to było tak generalnie. I to nie jest język, którego nie widać, prawda? Którego nie ma. Mało tego, są grupy, męskie szczególnie grupy w tym wieku, prawda? Które wymagają tego języka. Znaczy, jeżeli tak nie mówisz, to znaczy, że jesteś miękki, to nie jesteś nasz, tak. Prawda? I tak dalej. Także znalezienie się w tym świecie, moim zdaniem, młodemu mężczyźnie, jest bardzo trudne, nie? Bez agresji.